Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Andec i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z The Sims 2 Moda na sukces. I moi drodzy, na początek taka mała informacja, ogłoszenie parafialne. Bardzo się cieszę, że ten odcinek powstaje i że go nagrywam, dlatego że była bardzo duża wątpliwość, czy to się uda, dlatego że przeszukałem całego YouTube'a, przeszukałem cały internet i tak naprawdę nikt nie jest jednoznacznie w stanie powiedzieć, gdzie znajdują się savey do The Sims 2. Dlatego, że nie ma takiego folderu w tym całym katalogu The Sims 2 jak saves, ani w dokumentach, ani na dysku, gdzie jest zainstalowane Origin The Sims 2. Więc generalnie, jak już pewnie wiecie, był u mnie format dysku i strasznie się bałem, słuchajcie, to była jedyna seria, nad którą się tak strasznie bałem, że może zostać bez save'a. Więc skopiowałem, słuchajcie, cały folder z dokumentów The Sims 2 Ultimate Collection. Generalnie całość przekopiowałem do tego nowego folderu, który już jak odpaliłem grę na nowym systemie. No i byłem pełen nadziei, że to się uda. Patrzę, że jest, udało się, więc słuchajcie, mamy nasz save. Nic się tutaj nie pozmieniało. Wszystkie rodziny są, które były. Nie muszę na nowo rozgrywki odgrywać, bo już się bałem, że będziemy musieli, wiecie, gdzieś na live'ach to robić, albo jakiś drugi sezon, albo coś, już miałem, wiecie, różne wizje i scenariusze w głowie. Natomiast bardzo się cieszę, że wszystko się udało, więc tyle tytułem wstępu. No i co? I idziemy sobie do ćwirów. Pewnie będę musiał zmienić jeszcze jakość tych cieni, żeby... Wiecie, te takie kwadraty się nie robiły ze Simami, bo czasem tak się dzieje. A wolę tego uniknąć. Więc no. Czy ja w ogóle pamiętam, co się działo u ćwirów ostatnio? Wiem, że Cassandra romansowała chyba z Lotario, a Lotario tam próbował z jakimś facetem coś, kilku rzeczy. O, widzę, że on chyba nie... Patrzcie, Mortimer nie ma cienia. W ogóle przyzwyczajenie jest The Sims 4, nie? Już na górę, żeby ściany zmniejszyć. Tak, Maciek, na pewno. No dobra. Czyli czekajcie, młody... Boże, kim ten... Adam Dzwonko, pan Adam Dzwonko, co tutaj wyprawia? Marsz turecki Mozarta! Muzyka ta jest to hobby, którym teraz bardziej się interesuje. Aleksander, bardzo dobrze. A gdzie jest Cassandra? Aha, ta się kąpie. Dobra, moment, bo ja słuchajcie, muszę się ogarnąć, co tu się działo. Ona jest badaczką i dzisiaj była w pracy, jutro ma wolne. Mortimer jest emerytowanym, szalonym naukowcem. I... Dina zostaje przeze mnie wskrzeszona. Moment, jak ja mam to zrobić? Czekajcie. To niesamowita moc. Jeśli chcesz prowadzić udane wskrzeszenie, wezwij mrocznego kosiarza, używając wskrzeszeniomatu i nieszczęść simoleonów. Pamiętaj tak, żeby... Oni mają kasę, oni mają 500 tysięcy, więc to jest luz. I nieszczęść simoleonów. Pamiętaj tak, żeby na parceli znajdował się nagrobek lub urna po zmarłym simie. Oh my god. To czekajcie, on by musiał pójść do... Tylko, czy tu się dało odwiedzać sąsiadów? On by musiał pójść na parcelę do tej nowej rodziny Gazeta i mieć wskrzeszomat, a wskrzeszomat pewnie kosztuje milion pieniądzorów. Na pewno, czekajcie. Który to jest wskrzeszomat? Nie, to nie to. To jest od pogody chyba, tak. Doskonały doparcie, nie. Hełm mądrości, nie. Kasa, nie. Wanna, nie. I Simop, tutaj to też nie. Czyli to będzie chyba jako osiągnięcie zawodowe. Wskrzeszomat. Czekajcie. Tutaj nie, tutaj nie. Oczywiście, że tak. Wskrzeszeniomat. Nie musisz już pokonać się żałobie po najbliższych, gdy odejdę. Ten telefon jest tylko modnym posłaniem stylowanego wnętrza, ale zapewnia też bezpośrednie połączenie z mrocznym kosiarzem. Za niewygórowaną cenę śmierć z radością przywoła za światło wybraną osobę, ale uważaj, jeśli zapłata będzie zbyt niska, wskrzeszony nieboszczyk może okazać się niekompletny. Nie, słuchajcie, tutaj akurat Mortimera stać na to, tylko że... Jaka to jest kariera w ogóle? Chryste, to jest jakaś wróżka? No to przecież w życiu... Chyba, że... Musielibyśmy znaleźć Sima, który się tym interesuje i który ma tą karierę zrobioną. Oh my god. Nie, nie do osiągnięcia. Słuchajcie, możecie mi ewentualnie napisać gdzieś tam na dole w komentarzach, jak to ogarnąć i czy to ogarnąć. Przecież jego Dina nie żyje, biedny. Dobra, to wiesz co? On tam widzę, że się ogarnia mniej więcej. Dobra. Dawaj telefon, zadzwoń do Sima i zaprosisz sobie swojego Lotario.
Ten tam piłuje na dole. Chryste, panie. Uspokoisz ty się? Co to jest? Właśnie, do lekcji. Ile masz procent zrobione? Zero. Proszę bardzo, siad do lekcji. Niko, szczępisz te fortepiany tam. Aha. I teraz tak. Ten jest znowu kochaneczkiem. Ale słuchajcie, mówiliście, żeby z tego zrobić wolącego panów. Więc nie, ja myślę, że marzycielowi by się przydała taka dobra kobieta, która go przygarnie budżetem domowym i wszystkim. I wtedy byśmy połączyli, słuchajcie, rodzinę marzyciela i ćwirów. No to byłby zwrot akcji. Dobra, dawaj. Zaproś, tylko jego. Bez młodego. Młody ma się uczyć tam też. Kim ty jesteś? Pan dzwonko, wy papucia, idzie ty, wynoś się. Pożegnanie, pa. Dobra, ten będzie za chwilę. Sul, pieprz, pa. W ogóle coś śmierdzi gdzieś. Tylko jeszcze nie wiem gdzie. Tu. Posprzątaj to, żeby siary nie było. No nie wierzę. Ten robi lekcję, to teraz ten się przybił do fortepianu. Żeś się na sali... Mortimer, ty w ogóle masz jakieś punkty? Czy ty coś tam piłujesz tu, czy coś? Zero. No, widać, że zero. Jest, przylazł. Nie ty. Będziesz witał marzyciela. Kurde, jakby tak się z nim... Powitaj. Bo ona chyba nie jest zaręczona z nikim, o ile ja pamiętam, bo ja już, słuchajcie, ja już taką modę na sukces tutaj odstawiam, że ja już nie wiem, co się dzieje. Ona się z Donem za... Ona chce się z nim zaręczyć. Zostawiamy to. Pyk. Tak, ma urodziny dwa... Halo, no... Kassandra, czy ty... Powitasz go, czy będziesz robiła szopkę? Zostaw ten talerz. Remonsujemy. Kurde, a jakby tak właśnie... Tylko ja nie wiem, czy to jest możliwe, bo ona jest zaręczona chyba z Lotario jeszcze. Czy już nie? No, oczywiście, że tak. Proszę bardzo, Farfocel siedzi na tym zdjęciu. Nie. Tu musiałby przyjść Lotario teraz i ona by musiała z Lotario, przy Lotario go objąć, pocałować. Dawaj, zsi twarz. No, psy gdzieś czekają. No halo. A na mnie się zaprzyjaźniamy, Szczepan, no dobra, to nieważne. Schlebiaj, podziwiaj, schlebiaj... Co? Nie wypędź w życiu, co ty zwariowałaś? Pomasuj go. Ona chce mieć bobo, zobaczcie. Zostawmy jej tę aspirację, może to bobo bardziej. Aha, i ona się boi, że Dariusz odmówi zaręczyn. Nie, on nie odmówi, bo on cię kocha. On ci mówi tylko, że... Zostań na noc, wprowadź się, zostań na noc. I ja myślę, słuchajcie, że my możemy to zrobić. Ja myślę, że Lotario... no sama nazwa mówię, katawica jakaś. Lotario, ona nie jest... No, nie jest Lotario. Zadzwoń po niego. Chodź i zrobisz to, zerwiesz z nim, będzie break-up, make-up i nara. Zaproś. No ile można się kisić w takiej mantrze jakiejś rozpaczy? Tak, bądź za kilka minut, przyjdziesz tutaj, przypełnisz, a my pokażemy scenę miłości między marzycielem a Lotario. Ktoś włączył telewizor, a ty, tak, w domu nie masz prądu, to ja cię rozumiem. Jesteś, ja wiem. Spokojnie, nic się nie przejmuj. Młody, co u ciebie? Jesteś głodny. Weź resztki. A ty jak? Komfort ci rośnie, spada, dziadek, idź, chodź, słuchaj. Ja ci pokażę coś. Weź cokolwiek. Ty śpisz tutaj chyba z tego, co pamiętam. Nie, tutaj śpi młody. Gdzie śpi? Boże, ty nie masz swojej sypialni? Ten przylas, czekajcie. Gdzie mi tu z flirtem już wyje... Czemu nie można wykonać działania? Excuse me! No, powitaj. Chodź. Wstawaj, kobieto! Nie rób mi teraz tego. Bo to jest plan. Plan na sukces. Aha, ten pola spaść tutaj. Chryste, panie, to czekajcie, to... Jak oni w końcu śpią, bo ja już nie pamiętam, jakie im pokoje przyjdzie. To jest chyba pokój Kassandry. No młodego tu jest pokój, wiadomo, i tu chyba śpi Mortimer, bogacz całego Miłowa. Nie! Chodź, Dariusz, zejdź na dół, bo tu... To musisz to zobaczyć. Czy on już biegnie, czy jeszcze nie? Nie, on na razie robi kupę, super. Stój. Zaproponuj małżeństwo. Żadne małżeństwo, absolutnie.
I tutaj właśnie, żeby zerwać, to jest tak samo jak Undead z tą swoją tam ma, wiecie, tą taką tą czarną czekoladą. Oni muszą się znienawidzić, więc ona... Ona musi pokazać... Czekajcie. Obejmij i si twarz. To jest najlepsza interakcja ever. No właśnie, o, dobrze, do... Młody, ty masz spać, tu się będą teraz rozgrywały ludzkie dramaty. Czemu ty śpisz u... Nie wierzę. Możesz przestać się wiercić, proszę cię. Chodź, pocałuj. Gorące. Gorące, gorące. Dobra. I teraz patrzcie na to. Co ty robisz? Co ty robisz? Ty masz się z nim całować gorąco. No do jasnej anielki. Pocałuj gorące pocałunki. No, ustaw się i... Hadzia, i teraz lat... Halo, oni tu się mistrzą. Wyłącz to. No... Excuse me. Co? Jezus. Moment, a z kim ona to... Ja nie pamiętam, z kim ona to robiła. Ona jest w ciąży przecież. Tylko z kim... Czy ktoś pamięta, z kim ona jest w ciąży? Czekajcie. Moment. Czy to będzie, że oni barabarowali albo coś? Ja nie pamiętam. Nie wierzę. Słuchajcie, jak się urodzi Bobo, to wtedy się dowiemy. Nie wierzę, ale nie. Chodź. Chodź tu. Chociaż nie, czekajcie, muszę o nią dbać teraz, bo ona jest w ciąży. Jak ona umrze, tak jak tamta pierwsza, jedyna i w ogóle Dina, to będzie hit. Moment. O nie. Zminimalizowałem Simsy. Zrobiłem hit. Mam nadzieję, że wam się nagranie nie wykrzeczyło. Śpij. Dobra. To jest teraz chociaż oczko w głowie. I nie pamiętam, czy marzyciel jest ojcem, czy Don jest ojcem. Ale będzie super, jak się dziecko urodzi, słuchajcie. Ja zapomniałem, że ona jest w ciąży! Dobra, jak się wyśpisz... Skorzystaj szybko i do jedzenia, bo ty, jak ja ją zagłodzę na śmietę, jak tą, to będzie hit. To będzie druga simka, która umrze przez to, że jest w ciąży. A niestety, ciąża w dwójce jest mega trudna. Dobra, jedz. Cokolwiek zjedz, błagam, jedz już. Potem to posprzątasz. Ten do pęcherza. Proszę bardzo. Łazieneczka. A ty jak się czujesz, panie... Też... Co oni mają wszyscy z tym sikaniem ostatnio? Boże, co to jakieś... Zebranie było, czy o co chodzi? Nie wykąp się. Jak się czujesz? W miarę dobrze. Nie no i mam nadzieję, że ona tą ciążę to donosi. Chociaż, bo tamta to po prostu... Jezu. Nie, że Dina to jeszcze i Bobo. Ona się boi, że będzie wymiotowała. No będziesz wymiotowała. A ty nie masz tej kariery? No też nie masz tej kariery. A ty no... Przywróciłbym Dinę tak bardzo, so much, no. To by była nagła konfabulacja i by się wszystko, wiecie, odwróciło do góry nogami. Dobra, to jak ty już jesteś zabawowa, to oglądaj. Nie wierzę, a ten znowu jedzie na tym fortepianie. O Jezu! A tak, bo on został na noc przecież. Nie miał gdzie spać. Zapomniałem. Do zobaczenia. Pa, pa, pa. Trzymaj się. Kto się tłucze? Excuse me? Co tu się... Słucham? Boże. Naprawdę musisz o godzinie 3 piłować? Nie wierzę. Halo? O. Nie, słuchajcie, to jest kurioza.
Już happy? No, pa pa. Zadowoleni? Zadowoleni. Jak u ciebie? Ona musi jeść, słuchaj, ona musi jeść. Mortimer, ty umiesz gotować chyba, prawda? Tak. Weź tu dupni jakieś, podaj śniadanie, omlety. Higiena. Czekajcie, tu. Tak, oczywiście rzekam do góry, jak to... Prysznic, prysznic. Dlaczego ten pies się tarza u niej w ogródku? Pani Leno! No i Bella w ciąży. Ej, powiem wam, że nawet nieźle mu wychodzi. Tum, tum, tum. Który ty masz już punkt, chłopczyku? Ło, no... Nie, no patrz jak on piłuje. Jedziesz, jedziesz. Mortimer? O, widzisz. Zjesz. Ja myślę, że młody też może zjeść w sumie. O. Aha, on dał dla wszystkich. No dobra, no to jedz. A czemu ty nie możesz wziąć z szafki? Nie, no możesz, dobra. Już myślałem, że nie możesz. Wszyscy zapraszam na śniadanie. O. O, jak ona wygląda tragicznie w tych ciuchach ciążowych. Boże, Kassandra, co oni ci zrobili? Kto jest ojcem, bo nie pamiętam. Przyznawia się tu, jas. Raz, dwa. A czemu ty gadasz o Baraba? To jest stara perwo. Nie wierzę w niego. Patrzcie, Jurny jeszcze. No? Halo? No chyba to jest żart. Piękne rozmowy przy śniadaniu. O, widzisz, dobrze zmieniałaś. Ty bekaczydło jedne. I nie, nie zmieniaj tematu. Posprzątaj i posprzątaj to. Tutaj, słuchajcie, synowie chyba rodzili normalnie w domu, no nie? Nie było czegoś takiego jak w czwórce, ani w trójce, że szpital, no bo w dwójce nie było szpitala, z tego co pamiętam. Co nie zmienia faktu, że dwójkę kocham nad życie. Dobra, ona sobie zmywa, super. Domyślam się, że ty masz wolne. Na dziewiątą, czyli bus podjedzie o 8. No dobra. O, jeszcze aspiracje w koksiu. Dobra, to wiesz co? To jak już zjesz, higiena, weź się wykąp, będą potem się śmierdzić, że masz wszy na sobie. Będziesz śmierdział i wszystko. Będą się z siebie śmiać, a nie śmierdzić. Tak, będą się z siebie śmierdzieć. To tylko ja tak potrafię w Simsy. Jak ty się czujesz? Bo... O nie, one znowu śpią. Naprawdę? Śpi. Tak, masz dziś wolne, wiem, wiem, wiem. Czy ona poszła do łóżka? Czy śpi na dole? O, a ten pucuje! Pięknie, jedziesz! Ta ciąża zostanie urodzona. Ja wam przyrzekam. Może te rachunki nie, rachunki zostały zapłacone chyba ostatnio. Dobra, młody się kąpie, zaraz będzie bus, więc on jest mniej więcej ogarnięty do szkoły, no i ma urodziny za jeden, a nie, za dwa dni, dobra, za dwa dni. Jak wstaniesz, to od razu siku. O, mundurek, proszę bardzo. A czy ty jesteś uczniem prywatnej szkoły? A oczywiście, że tak. Nawet nie ma innej opcji, idziesz ładnie, grzecznie. Jedziesz, dobrze. Ta śpi... Potem pęcherz sobie załatwi. No, a Mortimer co? Mortimer bierze przykład z wnuka. Sikaj. Na... Co? Rozstroiłeś pianino? Naprawdę? No, z twoim słuchem to tak średnio. W ogóle, szalony naukowiec, to on potrzebował tylko logiki do tego? Bez żadnych technicznych rzeczy? Naprawdę? Na, no, czemu? Jak tam u ciebie? Wszystko dobrze?
naprawiłeś, to ćwicz. Dobra, ta sobie śpi. Nie, no jest okej, okay, słuchajcie. Mniej więcej się... O! Moment, zaraz wszystkich obudzi. Znaczy, ją obudzi. Odbierz. Ciekawe, któż to? Nowy magazynem? Czy chcesz panoramować magazyn poświęcony muzyce i tańcu? A dajcie! Dajcie, bo on ma dużo czasu, on się nudzi i rozmawia o bzyku bzyku podczas śniadania. Będziesz czytał o muzyce i tańcu. To ci zostało na stare lata, mój drogi. Tak! Czego on się boi? A on... On by chciał się wyminąć śmierci. Jak można to zrobić? Mam nadzieję, że na drugą szansę, gdy ponury żniwiarz szykuje twojego sima do przejścia ze światy, wybierz innego sima i kliknij na żniwiarzu, wskazówka simowa związana z nim. A, czyli ktoś go musi odstalić. Dobra, zostaw to i odbierz. Czyli powiedzmy, że Kassandra może go tak naprawdę wybawić, jeżeli przyjdzie jego kres, a jego kres przyjdzie za 60 dni. Panie! To jeszcze masz czasu, a czasu. Hej Mortimer, czy Aleksander może podejść do telefonu? Nie, nie ma go w szkole. Jest go w Boże, nie ma go w domu, jest w szkole. nie ma go w szkole. Ćwicz. Ja mam też, słuchajcie, ciekawy plan na Aleksandra, jak już wszystko się ułoży, jak on dorośnie i wejdzie w okres liceum. No to już nie będziesz takim grzecznym chłopczykiem, no bo ile można, prawda? Śpisz? Śpisz. No, chcę się... Dobra, wstań. No, wyspałaś się, wstawaj. I myślę, że możesz zjeść tak na zapas. Bo ty pochłaniasz ogromne po prostu zapasy. Ale potem posprzątasz. A ten plumczy. Umpa pa. Ty... Dziadek, ty masz za chwilę czwarty punkt kreatywności. Pięknie. Widzicie? Jak to na stare lata człowiek sobie może pasję rozwinąć. Do muzyki, do tańca. To sobie zjedz omlety, bo są świeże. Boże, cały talerz wyciągnąć. Trzeba było jeden talerzyk wyciągnąć. Halo, kobieto. Zachowaj resztki. Zostaw to. Nie będziesz tego sprzątała, od tego... O, niech on to ogarnie. Nie będziesz jadła przy muchach, no jeszcze czego by brakowało. No, i już się śmierdzi. Czekajcie, bo jemu komfort spadł. I widzę, że tutaj się szykuje popołudniowa drzemeczka. Więc skorzystaj i do łuzia. Aha, dostał 499 symoleonów emerytury. Szczerze, to nie jest jakaś zawrotna kasa. Mają 504. Ja jestem ciekawy, na czym oni się tak dorobili, kurczę. Emerytura. Nie ma tutaj, że się dorobiłeś mega jakoś dużo. Awansuje, Bella, ja się pobieramy. Duża premia w pracy. Ale nie, to jest jakoś za mało. A gdzie jest ten, czekajcie, gdzie jest ten moment, kiedy Bella zostaje porwana? Kassandra się zaręcza. Tak, ale to było wcześniej. Jak ona jest twoją pierwszą partnerką, skoro twoją pierwszą partnerką była Bella? Excuse me! To są Simsy. Tego nie ogarniemy. A, Kassandra i Aleksander to są... Boże, dlaczego takich rzeczy nie pamiętam? Weźcie mnie, ogarnijcie życiowo, błagam ja was. Młody jest głodny. Tak, siku. Weź resztki. I zrobisz lekcję na szósteczkę. Jak ty się czujesz? W miarę dobrze. Boże, w tej piżamie siedzi. Rozpal ogień. O, chociaż nie, bo się spłalisz, nie? Trzeba tutaj działać prewencyjnie. Nie, żeś to położył tu. Nie. O. Proszę, nie, no chodź tu, tu, odrabiaj lekcje. A jak tam? O, patrzcie, drzemeczka służy. Nie ma to tamto. Czy to by się dzisiaj brzuszek powiększy, czy nie? Gdzie żeś okulary zgubiła? Halo?
Tego nie wie nikt. No, sobie patrzcie. Nie wierzę, naprawdę. Odetkaj. Chodź. Omlety. No, poza genialna. No, żeż odetkaj to. Możesz skorzystać przy okazji. Wyhigienić się. Prysznic. I widzę, że jej znowu energia spada. To ona pójdzie spać tu. Moment. Wyłącz tego kompa w ogóle. I pójdź spać. A młody. Zabawa mu spadła. No to będziemy sobie grać. W sensie ty będziesz grał. Jak skończysz robić lekcję. A Mortimer co? A ten się w ogóle ma, słuchajcie, najlepiej ze wszystkich w tej rodzinie. Skończył odrabiać lekcję? Poczekajcie. Ma urodziny już jutro o godzinie 18 pora. Aha, czyli w kolejnej duże rodziny ćwir, Aleksander będzie miał urodziny. Nie skończyłeś robić lekcji. Mój drogi. A ty musisz mieć szósteczkę w szkole. Oho, czekajcie, bo dziadzia wstał. Ty wiesz co, dziadzia, chodź, zrobisz super obiad. Podaj obiad. O Boże, ile masz rzeczy. Indyka zrobisz. Tak, a ten sobie piłuje. Bardzo dobrze, piłuj, piłuj. Tylko zanim zrobisz indyka, to weź te resztki, zachowaj. Kto przylazł? A, to chyba prenumerata? Amanda. Pani Amando, co pani przyniosła? No nie wiem. Dobra, zachowaj to i podaj obiad. Indyka zrób. I co? I młody będzie robił lekcję? Będzie robił lekcję. Tylko dlaczego w pokoju, gdzie śpi twoja siostra? Co mu się... Aha, bo on jest śpiący. Oh my god. I jeszcze mam wizytę duchów. Pewnie. Nawiedźcie ten cały dom. Oczywiście. Turbo. Dobra. Ale my, moi drodzy, będziemy sobie kończyć. Także mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Możecie znać w komentarzach, kto jest ojcem. Chociaż fajnie by było, gdyby to była też niespodzianka. To by był taki hit. W sensie, jak zobaczę komentarze, to się pewnie zdziwię, bo albo Don, albo Marzyciel. Zobaczymy. Także co? Dla was serdeczne lovki, kiski wysoskie. Was buziakuję bardzo mocno. I słyszymy się już niedługo w kolejnych odcinkach. Także trzymajcie się, cześć. Szaman. I do następnego. Pa, pa!